Pewnie wiele rzeczy moglibyśmy powiedzieć o Bożym przeciwniku, o szatanie, ale na pewno nie moglibyśmy mu zarzucić naiwności. Musi być istotą niezwykle mądrą i z tej mądrości korzysta jak tylko może, aby osiągnąć swoje cele. I on gotuje nas jak tę przysłowiową żabę. Ponieważ on swoich celów nie musi osiągnąć jednego dnia, nie musi tego zrobić po tygodniu, on ma to, na to całe życie. I czasem lepiej jest działać w taki sposób, aby ofiara nie potrafiła zobaczyć bezpośrednich powodów, nie potrafiła zobaczyć przyczyn, dlaczego dzieją się takie, a nie inne zjawiska. Najlepszym może być nawet doprowadzenie do tego, że człowiek nie będzie w stanie dowiedzieć się kiedy, zauważyć kiedy nastąpiły zmiany w jego życiu, oby tylko na koniec tego życia mógł być w miejscu, w którym Boży przeciwnik chciałby go widzieć. I tak on działa i działa, a nam trudno jest zobaczyć cokolwiek z tego, co on robi. I czasem zwracamy uwagę na takie pojedyncze, drobne zjawiska, i to oczywiście są też objawy jego działalności, ale gdy próbujemy spojrzeć szerzej, to często okazuje się, że nie widzimy. A on ciągle robi to samo. Ciągle robi to samo. Czasem warto byłoby tak usiąść i spojrzeć choćby na kilka lat do tyłu i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Tak naprawdę, wiecie, bez oskarżania się, bez szukania jakichś takich e, uszczypliwych uwag, bez tego, o czym pisał jeden z apostołów, że jak się gryziecie, to się czasem nie pożerajcie. Bez szukania tego, ale zastanowić się, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy. I te ostatnie lata mogłyby nam choć trochę wskazać. Na ile jesteśmy przygotowani na te czasy, o których mówimy, że będą tak straszne i tak trudne? Porównując do prób, które przeszliśmy ostatnio, które nie były ani straszne, ani trudne, moglibyśmy spróbować ocenić, gdzie jesteśmy. Ja mówię o charakterystyce dla kraju polskiego. Środowisko ukraińskie musi troszeczkę inaczej na to spojrzeć, ale, ale warto jest ocenić, gdzie jesteśmy. Dzisiaj podczas studium Biblii mówiliśmy o tym, że w naszej nauce i w naszej doktrynie nie, nie istnieje coś takiego jak rozdzielenie ciała i ducha, i to jest bardzo ważna doktryna, bardzo ważna idea. Kiedyś, dawno temu um, popularna była asceza. Pewnie słyszeliście o takiej formie religijności, w której to ludzie umartwiali swoje ciało po to, żeby wywyższyć swojego ducha. Uważali, że nie jest dobrze doświadczać czegokolwiek, co jest przyjemne. Odmawiali sobie e, smacznych potraw, odmawiali sobie często nawet jedzenia, odmawiali sobie wszystkiego tego, co w życiu jest normalne, po to, aby zyskać te takie niezwykłe cechy duszy, jak samozaparcie, jak oddanie, jak poświęcenie. I jakkolwiek idea ta miała pozór pobożności, to w praktyce była mocno nierozsądna. Była ona skutkiem Myśli, że istnieje rozdzielenie ciała i duszy. Ale jeśli jest doktryna, w którą wierzymy, że ciało i dusza nie mogą być rozdzielone, to ona również ma skutki. Myślenie takie musi mieć swoje skutki. Skutki takiego myślenia są takie, że jeśli nie istnieje rozdzielenie ciała i duszy, to nie może również istnieć rozdzielenia życia duchowego od życia, no nie chciałbym powiedzieć cielesnego, bo ono od razu brzmi tak grzesznie, ale takiego życia codziennego to musiałoby oznaczać, że nie ma czegoś takiego jak um, pobożność w czasie modlitwy i brak pobożności poza czasem modlitwy, jak duchowe życie w kościele i brak duchowego życia w domu. Jeżeli nie wierzymy w ten rozdział, to to są skutki takiej myśli. Nie istnieje takie rozdzielenie. Nie istnieje też um, na przykład zdrowie Fizyczne i duchowe, które są od siebie niezależne. To wszystko jest ze sobą powiązane, jest jedna całość, i jako całość należy to interpretować. I myśląc o tym, w jakim miejscu jesteśmy, i szukając nauki pisma świętego, która mogłaby tworzyć fundament, na którym dobrze byłoby budować dalej, jakoś tak trafiłem na Ewangelię Jana 13 rozdział, i chciałbym od niej rozpocząć dzisiejszą analizę. Tekstów Słowa Bożego. Jeżeli chcecie, otwórzcie ze mną Ewangelię Jana, rozdział 13. Tam będę czytał fragmenty najpierw od początku, a później przeskoczymy kilka wersetów. Trzynasty rozdział Ewangelii Jana. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Wiemy, że w 13 rozdziale będziemy czytać o obmywaniu nóg. I ten wstęp już sam jest sugestywny, bo pokazuje, że cokolwiek tam się wydarzy, dzieje się w momencie, kiedy Jezus jest świadom tego, kim jest, tego, gdzie jest i tego, co za chwilę się wydarzy. W wersecie drugim jest powiedziane, że podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona i zamysł wydania go, Wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce, i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Więc cokolwiek opisane jest w tej historii, będzie związane z tym, co Jan zapisał we wstępie. On zapisał informację o tym, że tam jest Judasz, w którego sercu szatan wzbudził chęć wydania Jezusa, tam jest Jezus, który wie, że od ojca wyszedł i do ojca odchodził. I on wstaje, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać nogi uczniom. I tę historię, jak ona dalej się toczy, mniej więcej przynajmniej kojarzymy. Jezus umywa nogi uczniom, podchodzi do Piotra. Piotr mówi mu, panie, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Jezus mówi, ale jeśli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał działu ze mną. Więc Piotr odpowiada, to umyj mnie całego. Jezus mówi, no nie trzeba całego. Jak ktoś ma umyte stopy, to czysty jest cały. I dalej rozmowa brzmi tak. Od wersetu. Dwunastego będę czytał. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja uczyniłem. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, którego posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus mówi tu o pewnym błogosławieństwie, które przypada dla tych, którzy wiedzą, że nie są więksi od swego Pana i postępują zgodnie z tą wiedzą. Ja nie wiem, jak przeżywacie moment wieczerzy pańskiej, ale powiem wam tak zupełnie otwarcie. Że umywanie nóg dla mnie, choć bardzo bym chciał, żeby było inaczej, nigdy nie było takim wielkim przeżyciem. Naprawdę chciałbym, żeby było inaczej. Może jest to związane z tym, że gdy umywamy nogi, zwykle wiecie, dużo rzeczy się dzieje, ktoś się modli, ktoś nalewa wodę, coś. Jest dużo takich rzeczy, które może mnie rozpraszają, nie wiem. Ale z drugiej strony, wiecie, dlaczego trudno mi przeżyć tak głęboko umywanie nóg? Dlatego, że nie jest to dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem i przypuszczam, że dla was też nie. Każdy może to przeżywać inaczej, więc nie zrozumcie mnie, proszę, źle, ale jak gdy przychodzi do, do umywania nóg, nie potrafię tego przeżyć jako takiego elementu wielkiego mojego uniżenia, jakiegoś takiego poświęcenia się względem drugiej osoby. Jest to dla mnie ważnym symbolem, ale osobiście dużo bardziej doświadczam przyjęcia symbolu ciała i krwi, niż tego elementu obmywania stóp. Ale wiem, że jest to symbol. Jest to symbol czegoś, co dla mnie może być znacznie trudniejsze w rzeczywistości. Bo nawet jeśli nie musi być dla mnie trudnym to, że wezmę stopę kogoś z Was i obmyję ją wodą, i potem wytrę w ręcznik, to jednak jest to symbol czegoś, co może być dla mnie znacznie trudniejsze. Obmywanie nóg nie jest. Nie jest najtrudniejszą rzeczą, którą człowiek w kontekście relacji z drugim człowiekiem ma czynić. Jest to tylko i wyłącznie symbol czegoś, co jest znacznie ważniejsze i bywa wielokrotnie trudniejsze. I tak na przykład obmywanie nóg może dla mnie być łatwością, ale moment, w którym przyszłoby mi pójść do kogoś, kto ma coś do mnie, żeby ten problem i tę sprawę załatwić, może być znacznie trudniejszą rzeczą, a obmywanie nóg ma tylko i wyłącznie wtedy sens. Tylko i wyłącznie wtedy ma sens, jeśli ja rozumiem, że jest obrazem tego czegoś więcej, co naśladując Jezusa czynię cały czas. Popatrzcie, jak Jezus niezwykle to wyraził. On powiedział to już trzeci raz na nabożeństwie. Przeczytamy dzisiaj ten tekst. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego. Sługa nie jest większy nad Pana swego. Co zrobił Pan? Obmył nogi. I Jezus mówi sługa nie jest większy nad Pana swego. Jeśli uważasz się za sługę, jeśli uważamy się za sług, to nasz Pan obmył nogi ludziom, którzy byli przy Nim. Jeśli jesteś Jego sługą, jeśli jesteś od Niego mniejszy, to Jezus mówi, słucy powinni czynić to, co Pan jego. Ale jeśli nie jesteś gotów, nie jesteś gotów, ja nie jestem gotów, wy nie jesteście gotowi służyć nie tylko przez symbol obmywania nóg, ale w kontekście codziennego funkcjonowania, wyrzeczenia się czasem swojej myśli, swojej godności, wyjście naprzeciw trudnościom, z którymi ktoś się mierzy, jeśli tego byśmy nie byli gotowi, to według tego tekstu uważalibyśmy się za ludzi, którzy nie są sługami Pana, ale Panami Sługi. Bo jeśli, tak Jezus mówi, jeśli. Przyjmujemy te słowa, w których mówi, sługa nie jest większy nad pana swego, a nie bylibyśmy gotowi obmywać nóg, ale bylibyśmy tymi, którzy chcieliby ewentualnie przyjmować to obmywanie nóg mówię tutaj o tym, tej przenośni, tym obrazie to raczej wolelibyśmy postać pana niż sługi. A przecież nie wierzymy w to, żeby można było rozdzielić życie duchowe od reszty życia. Pamiętacie modlitwę, jedną z najbardziej znanych modlitw, która zapisana jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, czyli modlitwę Ojcze Nasz? Um... Zapewne też wiecie, że w niektórych przekładach Biblii jest ona nieco krótsza niż w Biblii Warszawskiej. Możecie tego doświadczyć często na pogrzebach, gdy są osoby np. z Kościoła Katolickiego i np. z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I wtedy, gdy czytana czy wypowiadana jest ta modlitwa, to dla jednych jest troszkę krótsza, dla drugich troszkę dłuższa. W tej modlitwie jest coś, co często... Jest przeoczane dlatego, że wydaje się być czymś, co następuje po modlitwie, a jednak interpretuje całą modlitwę. I tak ta modlitwa z szóstego rozdziału mówi: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowie, albowiem Twoje jest królestwo moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak I tu kończy się rzeczywiście modlitwa. Ale popatrzcie, proszę, co robi Jezus dalej. On mówi: Bo jeśli, on kontynuuje swoją wypowiedź i mówi: Bo jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec Wasz Niebieski nie odpuści przewinień Waszych. Jeśli tego nie zrobicie, czyli po całej modlitwie, w której Jezus powiedział o wielu rzeczach, co do których powinniśmy zwracać się do Ojca, po całej tej modlitwie, Podsumowuje tę wypowiedź i nawiązuje tylko do jednego elementu tej modlitwy. I mówi: Jeśli, jeśli nie zrobicie tego, co ja tutaj mówię, to ta modlitwa nie ma znaczenia. To ta modlitwa nie ma znaczenia. A pozwólcie, że ujmę to jeszcze inaczej i też nie moimi słowami. Ujmę to słowami, które znajdziemy w stronę wcześniej, przynajmniej w Biblii Warszawskiej, czyli w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie mowa jest o gniewie i przebaczeniu, gdzie od wersetu 22 powiedziane jest: Ja wam powiadam. Że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar, i teraz my znamy tę historię, ale popatrzcie, jak Jezus niezwykle to ujmuje. Jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, nawet nie to, że ty masz coś przeciwko bratu twemu, ale jeśli twój brat miałby coś przeciwko tobie. Zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Jezus mówi: Słuchajcie, jak już przyjdziecie do kościoła i będziecie praktykować tę duchową część swojego życia. To nie zapomnijcie, że ona nie ma żadnego znaczenia. Przepraszam, może nie powinienem mówić żadnego, ale ogólnie nie ma znaczenia. No tak, czyli nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie jest powiązana z tym, co dzieje się poza częścią duchową. On mówi wprost, jak masz iść do kościoła, to weź nie idź najlepiej do niego. Nie idź do niego. Najpierw pójdź i załatw sprawę z człowiekiem, który ma coś przeciwko tobie, potem przyjdziesz do kościoła. I oczywiście człowiek nierozważny teraz by mógł stworzyć w swojej głowie taką myśl, a, no to nie, to jak mam jakąś sprawę, to po prostu nie będę chodził do kościoła. Nie? Ale zupełnie nie w tym jest rzecz. Nie tego dotyczy myśl. Myśl Jezusa jest taka: słuchaj, zobacz, jak ważne jest to, abyś nie rozdzielił spraw duchowych, spraw kościelnych od innych spraw. Jak ważne jest to, żebyś pojednał się z człowiekiem, z którym nie jesteś pojednany. I teraz wiecie, jak czyta się. Ta... Ja, ja toczę swoje duchowe boje. Ja, ja wiem, jak to jest. I gdy czyta się taki tekst, to najlepiej jest automatycznie myśleć o tych ludziach, z którymi łatwo się tam, wiecie, pojednać, łatwo się pogodzić, bo no, no i wtedy to, to wychodzi, nie? Ale słuchajcie, tak naprawdę jak mamy poważne trudności, poważne problemy z ludźmi, Którzy są wokół nas, czy to jest rodzina, czy to jest kościół, czy to są znajomi, czy to są sąsiedzi, to zawsze to są tak poważne problemy, że nikt nie chce wychodzić naprzeciw. I to jest całkiem normalne, i to jest rzeczywistość, taka codzienna rzeczywistość. I Jezus mówi: zostaw ten dar. Zostaw ten dar. Weź się pogódź. Weź się pogódź. I jeszcze, wiecie, jeszcze gdyby Jezus powiedział, że to dotyczy tylko Kościoła, ale On nawet tego nie zrobił, On nawet tak nam tego nie ułatwił. On wziął i powiedział te słowa tak po prostu ogólnie, żebyśmy odnieśli je do wszystkich ludzi. Czyli innymi słowy, On stara się pokazać, że jeżeli nie ma rozdzielenia między życiem duchowym, kościelnym, jakkolwiek byśmy go nazwali, a tym innym, tą pozostałą jego częścią, to. Nie będzie żadnej rozbieżności między moimi modlitwami a moim życiem w kontekście tego, jak traktuję ludzi koło mnie. I popatrzcie na ciekawą rzecz, że w Ewangelii Jana, którą czytaliśmy w rozdziale 13, gdzie Jezus służył tym ludziom, którzy byli dookoła Niego, czyli apostołom, on nie był postawiony w takiej sytuacji, w której ktoś Go poprosił o tę służbę. No bo wiecie, bo no jak nas nikt nie prosi, to, to może jakby nie jest to aż tak ważne, nie? ale nikt go o to nie poprosił. Mało tego, tam był ktoś. O kim wprost na wstępie jest powiedziane, że w jego sercu wzbudzona została myśl o zdradzie Jezusa. A jednak Jezus wstał od wieczerzy, choć nikt go o to nie prosił, choć nic nie mógł z tego zyskać, i zaczął służyć, usługiwać. Czy jest tu ktoś, kto jest sługą Jezusa, to on to zrozumie i powie: no ja też tak chcę. Ale może są tu też ludzie, może czasem my chcielibyśmy być Jego panami. Może chcielibyśmy być tymi, którzy nie chcą wyciągnąć lekcji z tego, co Jezus powiedział. Ale jak powiedział apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, co do nas jesteśmy przekonani o czymś lepszym: że wśród nas na pewno nie ma ludzi, którzy tak by myśleli. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś innego, bo ja. Moje, moje serce, jakby na to nie patrzeć, choć rzadko z Wami bywam, ciągle jest tu zakorzenione. Ja pamię, pamiętam wiele niesamowitych rzeczy, które przyszło mi doświadczyć właśnie tutaj. Pamiętam różne chwile, różne momenty i zabrakłoby mi czasu, gdybym za wszystkie miał Wam podziękować. Pamiętam chwile wspólnoty, chwilę samotności, pamiętam jak przychodziłem tutaj nie jeden raz, zamykałem się. I jak nikogo nie było, śpiewałem i modliłem się i przeżywałem jakieś takie rzeczy sam. Pamiętam spotkania modlitewne, pamiętam jak chodziłem tam z kozińców tutaj, żeby być z młodzieżą, pamiętam jak chodziłem, żeby być na spotkaniach takich razem ze zborem i to wszystko było tak niesamowite. I za każdy ten moment bardzo Wam dziękuję. I za to, jak mnie traktowaliście, i za to, że byliście dobrzy i wyrozumiali, i że jak jakieś głupotki robiłem, to, to też mnie akceptowaliście. Od najmniejszego. Czasu, kiedy byłem dzieckiem, aż do dnia, kiedy od was wyjechałem i nie mieszkam już tutaj z wami. Ale wiecie co myślę? Myślę sobie tak: że jeśli czasy końca mają być tak trudne, jak czytamy w Biblii i w pismach Bożego Proroka, i tak jak to mówimy, to znaczy, że my nie możemy zadowolić się funkcjonowaniem takim, Jakie tylko wspominamy z przeszłości. I to nie jest próba wyrażenia nagany, to jest próba oceny sytuacji, w której jesteśmy. Jeżeli one mają być tak trudne i są tak trudne, to znaczy, że wszystkie ręce powinny pójść na pokład. Tylko jak zmobilizować wspólnotę? Mówię teraz o całym naszym kościele, popatrzcie, jak zmobilizować wspólnotę, żeby podniosła się w momencie, w którym kryzys nie jest taki, że dzieje się z dnia na dzień, ale jest rozwleczony na całe nasze życie. Jak to zrobić, gdy my nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy na co dzień świadomi tego, że teraz coś się dzieje? Ja pamiętam bardzo dobrze i wszyscy to pamiętamy, gdy rozpoczynał się kryzys związany z pandemią. Powiem Wam taką rzecz, że ja to miałem nadzieję, że będzie gorzej. Naprawdę? Naprawdę miałem nadzieję, że będzie gorzej. A wiecie dlaczego? To oczywiście jest tylko jedna strona y, tematu, bo myślałem sobie tak, jak to będzie? Jak to będzie, gdy na przykład przyjdzie mi służyć i nie będę dostawał wynagrodzenia? Czy będę służyć, czy nie będę służyć? Czy będę Bogu poświęcony, czy nie? Jak to będzie, gdy, gdy rozpoczną się prześladowania? Ja, jak, jak Kościół sobie z tym poradzi? Myślałem, że to będzie dla nas jakaś próba, jakieś co, coś takiego trudnego, ale słuchajcie, okazało się, że wcale nie poszło to w tą stronę, i było, było bardzo łatwo, a i tak nam nie poszło. Nie mówię, wam nie poszło. Na mnie poszło. Na mnie poszło. I zwykłe rozbieżności zdania w kontekście jakichś tematów stały się powodem do tego, że nawzajem się oskarżaliśmy i oczernialiśmy i nie potrafiliśmy funkcjonować jak ludzie powinni normalnie funkcjonować. I co im. I myślicie, że gdy przyjdą te. Rzeczy, które są przed nami, że będzie łatwiej, że wtedy, wtedy zachowamy jedność, że, że wtedy, wtedy będzie wszystko dobrze, że, że wtedy sobie poradzimy, wtedy będziemy światłością świata, wtedy będziemy solą ziemi, że wtedy będziemy się kochać miłością, która nie wymaga od drugiej osoby tego, by myślała tak jak. Słuchajcie, jak byśmy mogli dojść do takiego wniosku? Raczej powinniśmy dojść do wniosku, i nie po to, żeby się oczerniać, nie po to, słuchajcie, tylko po to, żeby spróbować zrozumieć, gdzie jesteśmy. Może warto byłoby dojść do wniosku, że jednak, jednak, pomimo tych lat, które przeżyliśmy w kościele, nie doszliśmy, nie dorośliśmy do tego miejsca, w którym potrafimy radzić sobie z poważnymi kryzysami. Jeśli ten był poważny, a mam wątpliwości, czy był naprawdę poważny. Sól Ziemi. Wiecie, w Ewangelii Marka jest taka ciekawa wypowiedź, która mówi o soli Ziemi. My znamy może tę historię bardziej, te, te, ten obraz z Ewangelii Mateusza, kiedy to Jezus mówi, że jesteście światłością świata i solą Ziemi. I tam jest taki zwrot: jeśli Sól zwietrzeje, pamiętacie, czym się ją nasoli, czym można ją posolić. Ale wiecie, jak Marek pięknie to wyraża? On precyzyjnie mówi, o co chodziło z tą solą Ziemi. W rozdziale 9 i w wersecie 50 mówi tak. Sól to dobra rzecz. Sól to dobra rzecz. Ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Chcecie być solą ziemi? To Marek mówi, no to bycie solą ziemi oznacza, że będziecie zachowywać pokój między sobą, a im większy będzie kryzys, im większy będzie problem, im z większymi rzeczami będziecie się zmagać, mając jedność między sobą, będziecie bardziej świadczyć o tym, że jest coś więcej w tym Kościele niż w wszystkich innych ludziach dookoła, bo jeśli nie, to nie będzie żadne świadectwo. I to nie jest żadne napomnienie. To jest próba zwykłej analizy miejsca, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Możecie oskarżyć mnie o co chcecie, a ja mogę was oskarżyć o co chcę. Możemy mieć ku temu podstawy i możemy ich nie mieć. Ale ostatecznie jedno pytanie, które pozostanie, to to gdzie naprawdę jesteśmy. Gdzie naprawdę jesteśmy? I tak mijają lata. I mijają lata. I mijają lata. I decyzje, które dawno trzeba było podjąć, ciągle jeszcze czekają. I zmagamy się z rzeczami, z którymi. aż wstyd czasem. I ja mówię o całym kościele. I marnujemy czas, i i próbujemy jakoś to ciągnąć. I dokąd nas to prowadzi? Pamiętacie na pewno wypowiedź, wypowiedź Jezusa, którą udzielił, którą, którą zapisał Jan w liście do zboru w Efezie. On tam piękną rzecz powiedział. Powiedział o pierwszej miłości, o tym jak było. Wspominacie czasem, jak było? Może, może, może niektórzy z was mają inne doświadczenie? Może niektórzy z was, tak jak, jak członkowie wspólnoty, do której skierowany jest list do Hebrajczyków, są dalej niż byli wcześniej, ale, ale jeśli wspominacie, jak było, jak, jak kiedyś to było, to tam jest przepiękna rada. Ja tak lubię tę radę z listu do Efezjan, bo ona jest tak dramatycznie prosta i jest takim i błogosławieństwem, i jednocześnie przytykiem. Bo ona mówi wprost, jak wspominasz tę pierwszą swoją miłość, to ktoś z Was wie, co trzeba robić? Tam jest powiedziane, to spełnia uczynki takie jak wtedy. Jakby to żyj tak jak wtedy. I tak sobie myślę, ja to często spotykam, jak, jak wspominamy, no wtedy, to kościół był taki fajny. A, w, a wtedy pojawia się pytanie, ej, a chodziłeś wtedy na spotkania modlitewne? No, chodziłem. A teraz chodzisz? Kościół się zmienił. To kościół się zmienił. A pamiętasz? Nie, wtedy jak to działaliśmy gorliwie, bo były takie wykłady, i raz był Mark Fille, i potem jakiś Lawson, i inny. Wtedy to, to kościół był taki żywy, wspaniały. Angażowałeś się wtedy w pracę? No, angażowałem. Teraz się angażujesz? Ale to wina kościoła, wiecie, to wszystko wina kościoła. Gdzie my, gdzie my, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, słuchajcie? Gdzie my tak naprawdę jesteśmy? Ja, ja wiem, słuchajcie, ja wiem, jak to działa w moim życiu. Gdy pojawia się jakiś kryzys, najlepiej jest znaleźć kogoś, kto mógłby być winny, kto mógłby być tym, na kogo można by zrzucić odpowiedzialność za to czy za tamto. I słuchajcie, czy kiedykolwiek nam to pomogło? Poza tym, że czuliśmy się może lepiej, bo ktoś był winny, a my nie? Czy kiedykolwiek rozwiązało to nasze problemy? Czy kiedykolwiek rozwiązało to problemy Kościoła? Jezus pokazał, jak rozwiązuje się problemy Kościoła, bo wziął misę, poszedł do człowieka, obmył jego nogi, pomimo że był człowiekiem, w którego sercu demon, szatan wzbudził chęć wydania go. To zrobił Jezus, to rozwiązywało problemy. Potem, gdy został ukrzyżowany i z martwych wstał, ci ludzie byli gotowi naśladując go robić to samo do wszystkich ludzi dookoła, bo on pokazał, że drogą rozwiązywania problemów nie jest może inaczej to wyrażę że może my mamy schematy w głowie, ułożone przez lata, przez dziesięciolecia i może nawet przez całe sto lat funkcjonowania naszego kościoła które tak naprawdę nie rozwiązują problemów, bo rozwiązanie jest prostsze niż by się wydawało. Więc pomyślcie o tym w taki sposób. Bo, bo to może jest w tym wszystkim kluczowe, że gdybyśmy nauczyli się w tej naszej codzienności, w tej szarej, zwykłej codzienności, w tym zwykłym dniu, który jest dzisiaj i który będzie jutro, służyć sobie nawzajem, traktując siebie za mniej ważnych niż osoba, która jest obok mnie, to może mogłoby, może byłby chociaż potencjał do tego, żeby wyglądało to. Trochę lepiej, bo, bo jeżeli ja miałbym was traktować jako ludzi, którzy są ode mnie ważniejsi, a wy mnie jako osobę, która jest od was ważniejsza, bo tak uczy nas Ewangelia, to może inaczej, inaczej reagowalibyśmy wtedy, gdy mielibyśmy po prostu inne zdanie. Może przynajmniej próbowalibyśmy się rozumieć, może potrafilibyśmy okazywać miłość wtedy, gdy jest ona potrzebna. I nie tylko wtedy, gdy ktoś jej żąda, nie tylko wtedy, gdy ktoś jej oczekuje, nie tylko wtedy, gdy ktoś o nią prosi, ale też wtedy. Gdy ktoś w cierpieniu gdzieś tam milczy i nikt na niego nie zwróci uwagi. Ja, ja mam takie wrażenie, że, że czasem, debatując i dyskutując o wielu rzeczach, odwracamy oczy od tego, co staje się zapomniane, co staje się gdzieś tam rzeczą całkowicie na boku, że odwracamy oczy od człowieka, który nas potrzebuje i który jest ważny w tym wszystkim. I my powiemy: Bóg jest ważniejszy od człowieka, jasne, jasne, ja to wszystko rozumiem, ale czy nie czytaliśmy dzisiaj, że jeśli coś jest nie tak, to weźcie się pojednaj, bo twoja ofiara nie będzie miała znaczenia? To jest oczywiście parafraza. Na ile umiem odczytać Biblię, a ja popełniam błędy ją odczytując, więc weryfikujcie, czy tak się sprawy mają, jeśli ja nie potrafię wyjść naprzeciw. Komuś, kto jest obok mnie i kto myśli inaczej, i nie potrafię mu usłużyć, to choćbym całą wieczność składał ofiary. Ale ja wiem, że w nas jest potencjał, by, by iść drogą lepszą. I to jest niesamowite. Ostatecznie, ostatecznie, gdyby zwrócić uwagę na to, co ważne, to zobaczylibyśmy między nami wszędzie, nie mówię tylko o Wiśle, ale zobaczylibyśmy między nami ludzi, którzy nas dzisiaj potrzebują. Zobaczylibyśmy między nami ludzi, którzy płaczą, którzy cierpią, którzy są samotni. Zobaczylibyśmy ludzi, którzy... Nie umieją inaczej, więc gdy cierpią, to ubierają się w taki kujący strój i gdy chce się do nich człowiek zbliżyć, to to trochę boli, ale oni nadal potrzebują pomocy. Okazałoby się, że wszędzie dookoła nas są problemy, z którymi moglibyśmy radzić sobie razem, albo przynajmniej pomagać sobie, albo wychodzić naprzeciw tym wyzwaniom. I wtedy mogłoby się okazać, że jest realne zadanie, które możemy czynić, które możemy wykonywać, które ma sens, które czyni wspólnotę rzeczywiście wspólnotą. Może wtedy, gdybyśmy odwrócili na moment oczy od tych rzeczy, przy których często jako Kościół po prostu się upieramy, bo wydają się być kluczowe, a takimi nie są, może zobaczylibyśmy, że wokół jest potrzeba, realna potrzeba, żeby coś zmienić. Może ktoś z nas ma sytuację, w której. W kościele mamy ludzi, z którymi nie potrafimy się pojednać, nie potrafimy się dogadać, może nie potrafimy się porozumieć i po prostu przemilczeliśmy sprawę i, i zwyczajnie ze sobą nie rozmawiamy, bo, bo nie mamy o czym, a trzeba byłoby coś omówić. Żeby po prostu było lepiej. Może moglibyśmy zrobić coś, żebyśmy bardziej sobie ufali, żebyśmy bardziej się kochali, żebyśmy bardziej się szanowali. Może moglibyśmy zobaczyć, że naprawdę obok jest ktoś, kto nas potrzebuje. Potrzebuje takiego Darka, potrzebuje takiego, takiej Ireny, takiego Adama, takiego Jarka, że może rzeczywiście jesteśmy realnie potrzebni. Że może moglibyśmy nadać sens temu wszystkiemu, co robimy. Może wtedy nie byłoby potrzeby. Zajmować się rzeczami nieistotnymi. Więc, gdy patrzę na Jezusa, i to będzie podsumowanie tej wypowiedzi. Gdy patrzę na Jezusa, On mi powiedział w tym tekście, który przeczytaliśmy, i myślę, że nam wszystkim powiedział, że jeśli jestem Jego sługą, to On ode mnie oczekuje, że będę służył. W tej służbie kryje się wiele rzeczy. Kryje się dbanie o, o to, co jest prawdą. Kryje się um, bardzo praktyczna rzecz, jak na przykład opieka o to miejsce, w którym się spotykamy. Kryje się troska o ludzi, którzy są obok. Kryje się zwykłe, ciepłe przywitanie, kiedy spotykam się z kimś. Kryje się wyjście naprzeciw osobie w mojej rodzinie, z którą może te relacje nie są takie, jak być powinny. Kryje się szukanie rozwiązania, nie problemów. Kryje się uniżenie samego siebie, żeby... Żeby ktoś mógł zostać podniesiony. Gdy Jezus zakładał ten Kościół apostolski, On był, wiecie, wiecie, jacy byli apostołowie. On był. Hmm. On nie był gotowy. On po prostu nie był gotowy. Oni nie byli gotowi. Oni mieli ogromny potencjał, ale nie byli gotowi. W tamtym czasie nie byli gotowi, ale mieli ten potencjał. Więc gdybyśmy nawet patrzyli na to, w jakim jesteśmy miejscu, gdyby, ja nie wiem, czy moja ocena jest słuszna, wy musicie to sami oceniać, gdybyście patrzyli, w jakim wy jesteście miejscu i doszlibyście do wniosku, że nie jesteśmy gotowi, to słuchajcie, oni też nie byli gotowi, ale mieli potencjał. Mieli potencjał. On wiedział, kogo wybrał. On wiedział, kogo wybrał. I oni ostatecznie, gdy nadszedł czas nie wszyscy, prawda, ale większość stanęli na wysokości zadania. Oni obmywali nawzajem sobie nogi później, oni usługiwali sobie w taki sposób, że ostatecznie życie oddali za Kościół. A nie był to łatwy czas. Gdy przyszedł poważny kryzys, gdy przyszły prześladowania, oni byli tymi, którzy dali przykład. Pierwszy Jakub został ścięty, ścięty dlatego, że walczył o Kościół. Później kolejni dali przykład. Że ten kościół, ja mówię o kościele, mówiąc o kościele, mówię o ludziach i o, o tej nauce, o której, którą zostawił nam Bóg. Oni byli gotowi za to poświęcić wszystko. Ale tego nie buduje się. Tego nie buduje się inaczej jak przez służbę. Jeśli jest pewne marzenie, które chciałbym, żeby zostało zrealizowane, to chciałbym, żeby każdy człowiek miał w kościele. Przynajmniej jedno, ale o kilka osób, przed którymi potrafiłby otworzyć serce. Wylać je tak całkiem. Powiedzieć, że jest tak albo inaczej, że jest albo bardzo ciężko, albo bardzo dobrze. Powiedzieć, że z czymś sobie nie radzimy, albo że z czymś sobie radzimy. Ktoś, przed kim moglibyśmy wszystko powiedzieć, wiedząc, że nie zostaniemy ani wyśmiani, ani zdradzeni, ani odrzuceni. Ktoś, z kim moglibyśmy porozmawiać o tym, że. Wychowanie dzieci nie jest proste. Że życie w środowisku kościoła nie zawsze jest łatwe. Że radzenie sobie z wyzwaniami, które są w pracy, jest strasznie trudne. Że w relacjach z rodziną nie zawsze mi wychodzi. Jak byłoby cudownie, gdyby okazało się, że ostatecznie nie jesteśmy sami? Bo jeśli sól zwietrzeje, czym, się ją, nasolą, czym ją nasolą, ale wy jesteście solą ziemi, więc zachowujcie jedność, która mogłaby być między wami. Słuchajcie, wszystkie ręce na pokład. Żyjemy w czasie mało inspirującym. Żyjemy w takim czasie, w który, który jest zwykły, zbyt zwykły. Jest tak mało inspirujący. Jest zbyt mało inspirujący, żeby jednak więcej się modlić. Jest zbyt mało inspirujący, żeby znowu wrócić do zwyczaju czytania Biblii. Jest trochę zbyt mało inspirujący, żebyśmy mogli wyjść naprzeciw. I pojednać się z kimś, kto ma jakąś uwagę względem mnie albo ja względem niego, jest po prostu zbyt zwyczajny. Jest taki zbyt zwyczajny. Nie dzieją się cuda, nie dzieją się niezwykłe, ale, ale wierzę, ja wierzę, że może w tym czasie, w tym najzwyklejszym, staniemy się prawdziwie bohaterami jak apostołowie. I tekst, którym to podsumuję, to jest tekst z listu do Hebrajczyków z rozdziału 11. Gdzie jest wymieniona cała ta lista ludzi, którzy dokonali czegoś niezwykłego przez wiarę? Czegoś niezwykłego przez wiarę. I gdy autor w pewnym momencie mówi: Cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi czasu, żeby wspominać o wszystkich ludziach, w pewnym momencie robi taką listę. Wymienia szybko już nie imiona, ale ludzi, którzy coś uczynili. I jedna z najpiękniejszych rzeczy dla mnie, którą znajduję w tej liście, Mówi o tym, że bohaterami, tymi niezwykłymi ludźmi, którzy uczynili coś przez wiarę, nie byli tylko ci, którzy unikli, uniknęli ostrza miecza, nie byli tylko ci, którzy zdobyli królestwa, ale, ale byli też ci, którzy podźwignęli się z niemocy, którzy podźwignęli się z niemocy. Więc moi drodzy, moja rodzino, badajcie, czy tak się rzeczy mają, ale moim zdaniem, nie jesteśmy gotowi na to, co ma przyjść. A jeśli nie jesteśmy na to gotowi, a jest w nas potencjał, to moglibyśmy spróbować podjąć decyzje, które popchną nas w tym kierunku, byśmy jutro byli dalej niż jesteśmy dzisiaj. Bo bohaterami są ci, którzy podźwignęli się z niemocy. Amen.